Witam Was serdecznie. Dziś w pozytywnej kuchni upieczemy pyszny sernik według przepisu nadesłanego przez Małgosię Sokołowską. Sernik na półkruchym spodzie, z klasycznego twarogu, z wierzchem z piany z białek, na której po wystudzeniu utworzą się kropelki złotej rosy. Stąd właśnie nazwa sernika – złota rosa. Proponuję spróbować dodać do niego również wiórki kokosowe i skórkę startą ze świeżej cytryny. Zapraszam Was gorąco do wypróbowania tego przepisu, a po więcej pomysłów na serniki i inne przepisy kulinarne zachęcam do odwiedziny na pozytywnakuchnia.pl. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiewam do miski, dodaję twarde masło i siekam. Do mąki i masła wbijam jajko i żółtka, dosypuję cukier, puder i szybko zagniatam ciasto. Zagniecione ciasto chłodzę przez 1 godzinę w lodówce. Twaróg mielę dwukrotnie w maszynce lub miksuję mikserem, wtedy w serniku będą niewielkie grudki. Dodaję stopione, ostudzone masło i nadal ucieram całość mikserem. Kiedy masło połączy się z twarogiem, wbijam po 1 jajku, a następnie dodaję po 1 żółtku. Przed dodaniem kolejnego jajka czy żółtka, poprzednie musi być całkowicie zmiksowane. Dosypuję cukier, puder i ucieram. Dodaję mąkę ziemniaczaną i ucieram skórkę z całej cytryny. Znowu ucieram masę mikserem, w trakcie ucierania dolewając mleko. Masa powinna wyjść dość rzadka i lejąca. W razie potrzeby można ją rozcieńczyć dodatkowym mlekiem. Dno foremki wykładam papierem do pieczenia i rozwałkowuję schłodzone ciasto. Pod spód ciasta można wyłożyć wiórki kokosowe. Na spód wylewam masę serową i wstawiam foremkę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piekę przez około 1 godzinę, aż patyczek włożony w środek ciasta po wyjęciu będzie minimalnie wilgotny. Po 45 minutach, na najmniejszych obrotach miksera, ubijam na sztywno białka o temperaturze pokojowej. Do sztywnej, ubitej piany stopniowo dosypuję cukier, puder i cały czas nadal ubijam. Ubita piana powinna ciągnąć się za wyjętymi z niej końcówkami miksera. Jeśli wiórki kokosowe nie zostały włożone pod spód, można wyłożyć nimi wierzch sernika, a następnie przykryć pianą z białek. Wstawiam ciasto do piekarnika jeszcze na około 15 minut. W tym czasie piana z białek powinna się ściąć na miękką gąbkę. Nie można podsuszać jej na bezę. Po upieczeniu odstawiam ciasto do całkowitego wystudzenia. W czasie studzenia po kilku godzinach na białkach pojawi się złota rosa. Jeśli rosa nie chce się pojawić, można przykryć ciasto miską. Zapraszam serdecznie po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. I życzę udanych wypieków i smacznego!